czyszczenie sprzętów kuchennych może być niezłym wyzwaniem. Wcale nie musi tak być. Dzisiaj mamy dla Ciebie genialną sztuczkę, dzięki któremu Twój piekarnik będzie wyglądał jak nowy. Składniki, 1/2 SZKL. Sodi oczyszczonej, 4 łyżki wody, gumowe rękawiczki, wilgotna ścierka, silikonowa szpatułka, 1/4 SZKL. Octu. Instrukcje, wyjmij z piekarnika wszystkie blaszki i ruszt. Przygotuj pastę do czyszczenia. W tym celu połącz sodę oraz wodę. Rozprowadź powstałą pastę wewnątrz piekarnika, unikaj elementów, które odpowiadają za ogrzewanie. Przed użyciem pasty, załóż gumowe rękawice. Soda powinna zmienić kolor na brązowy, ale nie przejmuj się tym. Pozostaw pastę w piekarniku na całą noc. Rano weź wilgotną szmatkę i usuń pastę. Jeśli będziesz miała problem z usunięciem zaschniętej pasty, możesz użyć silikonowej szpatułki. Umieść ocet w butelce z atomizerem i rozpel go na miejscach, gdzie zostały resztki sodi oczyszczonej. Ocet będzie reagować z sodą i zacznie delikatnie się pienić. Po raz kolejny użyj wilgotnej szmatki i dokładnie wyczyść piekarnik, do chwili aż znikną wszystkie zanieczyszczenia. W razie potrzeby dodaj więcej wody lub octu. Ponownie umieść w piekarniku blaszki i ruszt.